sportnews.pl, finalista turnieju do 70 kg Areny Berserkerów, Kuba Kowalewicz, witam. Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj wygrałeś bardzo, bardzo dobrą walkę z Wojciechem Lechem. Co możesz właśnie o tej walce powiedzieć? No przede wszystkim mogę powiedzieć to, że na pewno bardzo obawiałem się o swoje nóżki, bo doszły mnie słuchy, że Wojciech bardzo dobrze kręci się do nich i tam próbuje je powykręcać, dlatego szczególnie broniłem tych nóg. Próbowałem tam kontrolować z góry, ale tam widziałem i czułem, że podhaczał te nogi, dlatego nie za bardzo chciałem ryzykować na kończenie w tym parterze. Wolałem sobie skontrolować, bić z góry, a tak przede wszystkim prowadzić walkę z stójce i mam nadzieję, że to tak wyglądało. Jeszcze muszę to dokładnie obejrzeć, bo jestem typem zawodnika, który nie za bardzo pamięta swoją walkę, ale myślę, że nie wyglądało to najgorzej. Było dobrze. Jak tak, to bardzo dziękuję i myślę, że będziemy w tym kierunku dążyć do swojego celu. W narożniku nie było twojego trenera Piotra Jeleniewskiego. Właśnie czy odczuwałeś duży dyskomfort właśnie z tą sytuacją? Znaczy, na pewno jakiś dyskomfort to jest, bo Piotrek daje mi bardzo dużo otuchy przed walkami i jego rady są bardzo mi pomocne, ale niestety tak się wydarzyło. Piotr, trener z powodów zdrowotnych swojej kobiety, nie mógł niestety przyjechać, ale też był ze mną sercem i bardzo to czułem. Byliśmy non-stop na telefonie, jego rady też słuchałem i można powiedzieć, że duchem i sercem był ze mną, więc nie było problemu. Jak zareagowałeś właśnie, że już po jednym zwycięstwie trafiłeś do finału właśnie Areny Berserkerów? To znaczy, trochę byłem zaskoczony, bo byłem gotowy na co najmniej dwa pojedynki. Niestety zawodnicy chyba się mocno porozbijali, tam dwóch bodajże miało tam powykręcane nogi, czy tam jakieś straszne obrażenia, także nie mogli wyjść do walki niestety. No przykro mi, bo miałem nadzieję, że coś tam dobije do swojego rekordu więcej walk, ale nie na tym to polega, nie? Czy najważniejsze jest zdrowie, a sport to sport i w tym sporcie dużo kontuzji wychodzi i trzeba to zrozumieć po prostu. Na kiedy jest planowany twój kolejny start? Teraz będę miał start na Slugfest w Witkowie. To będzie bodajże 5 kwietnia. Przeciwnika jeszcze nie pamiętam, ale właśnie 5 kwietnia w Witkowie będzie mój następny start, dlatego na szczęście nie jestem porozbijany, także mogę dalej kontynuować. Od razu wracamy od poniedziałku, ruszamy dalej z treningami, także pełną parą przygotujemy się i dalej będziemy działać. A KSW kontaktowało się z tobą w sprawie twojego kolejnego startu dla największej federacji w Europie? To znaczy, jeszcze nie rozmawialiśmy na temat walki, ale bardzo chętnie bym jak najszybciej ją stoczył, bo jestem takim zawodnikiem, który aż pragnie jak najszybciej toczyć jak najwięcej walk, dlatego miałbym prośbę dla organizatorów, żeby mi dali jak najszybciej jakąś walkę. No i tyle. I ostatnie pytanie, jak ci się właśnie trenuje w PJ Promotion Group wokół takich gwiazd jak Anzor Ażyjew, Arbi Szamajew czy Mariusz Pudzianowski? No kurde, to jest nasza ekipa, to jest po prostu dla mnie błysk z nieba spadł, dlatego że mogę z nimi trenować. Anzor i Arbi bardzo podciągają moje zapasy, moją stójkę. No, wszystko co robię, to jest dosłownie progres taki, że z dnia na dzień czuję się coraz mocniejszy i nawet nie tyle o same progresy do góry chodzi, tylko nawet klimat na treningach jest tak zajebisty, nie ma żadnej chorej rywalizacji, pomagamy sobie nawzajem, można nawet powiedzieć, że czujemy się jak w własnej rodzinie, także zajebista grupa i nie chciałbym nigdzie indziej trenować, tylko z chłopakami. Okej, z mojej strony to wszystko, jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest ta chwila. Dobrze, to przede wszystkim chciałbym podziękować mojej mamie, która jest ze mną cały czas i bardzo mnie wspiera. Anita Kowalewicz, i bardzo dziękuję, mamusiu. Chciałbym też podziękować przede wszystkim mojemu trenerowi Piotrkowi Jeleńskiemu, który bardzo we mnie wierzy i bardzo mi pomaga.
firmie od odżywek IHS, od sprzętu Professional Fighter, od odzieży Pitbull. Chciałbym też polecić moją, firmę mojej mamy, która niedawno została otwarta, to jest Amia Biżuteria, także można sobie tam zobaczyć. I także mojemu tacie chciałbym podziękować, który jest tutaj ze mną i niedługo będziemy na afterparty opijać pewnie na moje zwycięstwo. Także dziękuję wam wszystkim. Sparik Martero też, jeżeli kogoś pominąłem, to przepraszam i dzięki wielkie, chłopaki. Dzięki wielkie za wywiad i jeszcze raz gratulacje. Dzięki wielkie.